Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na interesujący przebieg bardzo fajnej partii. Zawodnik grający białymi to Badur Jobawa Króciutko o nim, moi drodzy. Jest to zawodnik, który przekroczył w swoim życiu ponad 2700. Niezwykle silny zawodnik. No, widać teraz po rankingu, troszkę ten ranking mu zleciał no, z różnych powodów. W każdym razie on gra w szachy niezwykle dziko, niezwykle niekonwencjonalnie, potrafi grać niedebiutowo, się może bardzo podobać kibicom i tutaj e, można powiedzieć małym łupem niedebiutowym e, wpadł francuski arcymistrz, e, młody młody arcymistrz, który e, no, e, wysoki ranking posiada również, 2632. E, moi drodzy widzowie, partia niezwykle ciekawa. Zapraszam serdecznie. E4, tak się to rozpoczęło, E5 zagrały czarne i D4. I już tak naprawdę w drugim ruchu można się nieco pogubić, no bo yy, to znaczy pogubić. Na tym poziomie ciężko, żeby kogoś zaskoczyć, oczywiście w drugim posunięciu, aczkolwiek Badur Jobawa gra bardzo niekonwencjonalne szachy. I ten ruch już pokazuje jego taką. Yy, no inność można by powiedzieć na szachownicy. Przeciwnik zbił. No i skoczek na F3. Nie ma w tym nic dziwnego jeszcze w tym momencie, dlatego że można by było na przykład zagrać skoczek na C6 i po gońcu C4 mamy na przykład gambit szkocki, można by było wybić tutaj na d4 i byłby, byłaby partia szkocka, można by też spróbować grać c5, lecz tego ruchu nie polecam czarnymi, mimo że bronimy pionka i mamy pionka więcej, to wygląda teoretycznie fajnie, ale uprzedzam, nie jest to dobry sposób, dlaczego? Na przykład zagram sobie gońcem na c4, ustawię sobie świetnie figurę, powiedzmy czarne wyprowadzają również skoczka, Posunięcie c3, takie bardzo charakterystyczne zagranie W tego typu strukturach, które atakuje pionka I na przykład po wybiciu, po wybiciu skoczkiem No okej, okay. białe mają piona mniej Lecz rozwój figur jest na tyle atrakcyjny, szybki i dobry Że ta pozycja po prostu białymi jest, jest bardzo dobra Tutaj się nie zagłębiam dalej, co by było głównie chodzi, głównie chodzi o to, żeby napierać na punkt f7 Bardzo szybkimi akcjami typu hetman b3, skoczek g5 Można tam próbować atakować Tutaj Roszady mamy w, w zanadrzu i pionek idzie do przodu żeby tam, no, jeszcze przeciwnika męczyć. Moi drodzy, lecz w tej sytuacji czarne zagrały goniec B4 od razu. Od razu szach. No i tutaj Badur Jobava, Jak to Badur Jobava, e, Próbuje jakichś innych swoich posunięć. Ja przyznam się, pierwszy raz widzę e, tego typu debiut. E, no, można tutaj oczywiście grać C3. Cały czas z tym planem po wybiciu wybijamy skoczkiem. Nie boimy się wybicia gońcem do końca, bo tutaj odbijamy pionem. Chodzi o parę gońców, rozwój figur, jak to zwykle bywa. A Badur Jobava zagrywa tutaj skoczkiem na D2. Nieco dziwnie. No i trzeba teraz przyznać, że e, francuski tutaj arcymistrz e, też stara się grać. E, no, powiedzmy, stara się grać bardzo aktywnie. Można byłoby spokojnie teraz zagrać skoczek na C6 albo nawet C5. Różnica teraz po ruchu C5 jest taka, że ten goniec został z F8 wyprowadzony i ma szansę zawsze tutaj zbić z szachem, No a pion więcej zostaje. Tutaj chodzi o to, żeby szybko po skoczku zrobić roszadę i mieć spokój. No, ale czarne grają D5. Nie jest to złe posunięcie obiektywnie patrząc, dlatego że Czarne, czarne walcząc o centrum. E, chcą bardzo szybko wyprowadzić gońca na G4, prawdopodobnie, żeby tutaj związać Hetmana i utrudnić rozwój e, figur lekkich. Na co tutaj Gruzin zagrywa skoczek D4? No to w porządku, posunięcie jak posunięcie. Skoczek E7 zagrywają czarne. Można by było prawdopodobnie zagrać posunięcie C5, to się narzuca, ale od razu powiem, jak sobie z takim czymś poradzić ze strony białych. No bo to się bardzo narzuca i ten skoczek niby ucieka tutaj, nie był katuta, jak zagra na F5 to zbije go goniec i tak naprawdę można nie wiedzieć co tutaj zrobić, ale jest pewne wtrącenie bardzo dobre, jest to ruch goniec B5 bardzo ładne posunięcie dające szacha jak widać no, król F8, tutaj silniki podpowiadają no, wiadomo król F8 najlepsze posunięcie, ale chodzi głównie o to, że tak Skoczkiem nie można zagrać z wiadomych powodów. Wybijamy, zdobywamy materiał i tak dalej. No, goniec może zagrać na D7. Jak skoczek zagra na D7, to to samo y, będzie co w tej analizie po gońcu na D7. Czyli wybijamy od razu gońca, wybija na przykład skoczek lub hetman bez znaczenia i skakujemy skoczkiem na F5. I głównie chodzi o to, żeby tym skoczkiem na F5 się zakotwiczyć, atakować tutaj mocno przeciwnika w różny sposób. Y, I tutaj białe stoją po prostu dobrze. No cóż. Tak nie poszło, czarne zagrały skoczkiem na e7, na co Badur Dżobawa już teraz spokojnie tutaj c3, atakując gońca, goniec na c5, no i bardzo wygodny ruch pod tytułem skoczek z d2 na b3, atakując gońca, to zachęca oczywiście do wybicia, ale to jest jak najbardziej dobre dla białych, tutaj Hetman by wybił i myślę, że... Pozycja dla człowieka, który no, nie to, że nie lubi grać debiutów e, e, schematów oklepanych, ale bardzo lubi grać właśnie nieoklepane schematy, coś, co się chwali oczywiście, bo siła gry wtedy wychodzi e, zawodnika, na pewno. E, taka prawdziwa siła gry. E, no, ale przeciwnik tutaj zagrywa goniec na B6, słusznie. E, no i znowu posunięcie. No, silniki na przykład wskazują bicie na, na D5, żeby mieć spokój, ale to silniki, a białe grają goniec G5, co mi się bardziej podoba. Ten pionek zostaje do zbicia. Na co czarne w ogóle nie reagują? No bo tutaj francuski arcymistrz wie, jak Badur Dżobawa gra mniej więcej w szachy, i stara się również troszeczkę mieszać, robi po prostu roszadę, co jest posunięciem dobrym, jak najbardziej. I teraz białe zbijają na D5. Hetman wybija na D5. No to ciekawe posunięcie. Oczywiście skoczkiem nie można wybić od razu. No i teraz pytanie: bo skoczek jest niebroniony, czy tego skoczka można wziąć? Nie po to białe grały na G5, żeby teraz gdzieś tam uciekać. Więc bierzemy skoczka. Ta pozycja nadal jest bardzo w porządku. I wieża E8. Okazuje się, że tego gońca oczywiście jak najbardziej odbijamy. E, można, e, na, ja, znaczy można, jeżeli Hetman zagrałby na przykład na E4 z szachem, aby odbić gońca, no to niestety spotyka Hetman E2 takie posunięcie. I białych wygrana jest totalnie ze względu na figurę więcej, bo po wymianie wymienia, wymieniamy gońcem i ten goniec zawsze ucieka. No cóż, więc w tej sytuacji tutaj wieża zagrywa na E8. I moi drodzy, teraz następuje bardzo ciekawe posunięcie no Bo, jak zagramy sobie goniec E2, wieża zbije tutaj gońca i roszada, i tak dalej, normalna pozycja. A białe grają bardzo ciekawe posunięcie, i proponuję, żeby sobie nawet zatrzymać materiał i spróbować zgadnąć ten ruch, co tutaj mogłoby nastąpić. Otóż skoczek z D4 na E2, bardzo ciekawe posunięcie. Dlaczego? Zasłaniamy się przede wszystkim od związania wieży. A przy okazji atakujemy hetmana i nie dajemy czasu czarnym na to, aby wybić tu y, gońca. Co by się stało po wymianie hetmanów? No to wieża wybija i okazuje się, że goniec jest nietykalny z prostego powodu. Szach na D8, no i mat. Wiadomo, ósma linia słaba, więc ją wykorzystujemy. Poskoczek E2, gdzie tym hetmanem odejść? To jest bardzo ważne. No właśnie, gdziekolwiek byśmy nie odeszli, to ten goniec ucieka. Moi drodzy... Y Tutaj czarne popełniają już poważne przewinienie. Hetman H5. Ruch, który tak naprawdę nie daje nic pożytecznego z tego względu, że nic nie atakuje. Tutaj ratunkiem jeszcze dla czarnych byłoby zagranie Hetmanem na F5, bo jest atak bezpośrednio na F2. Lecz jest ucieczka gońcem na H4 z obroną tego pionka. Tylko, że mimo. Figury więcej u białych, ta pozycja jest oceniana jako lepsza dla czarnych, mimo wszystko. Ja tu gały wybałuszam i zastanawiam się, o co chodzi. Na szczęście tutaj technologia powiedzmy nam troszeczkę pomoże, bo o co chodzi przede wszystkim? Czarne wyprowadzają sobie figury. Hetman D2 z próbą zrobienia roszady. No to jest oczywista sprawa. Jak już się białymi zrobi roszady, to powiedzmy, yy, białe też się szybko rozwiązują grę. skoczek D4, skoczek G3 i tak dalej, można dużo rzeczy kombinować. Ale bardzo sprytne posunięcie teraz ze strony czarnych mogłoby nastąpić Hetman E4 z atakiem na gońca, ale to jest podwójna korzyść, bo jeżeli goniec odejdzie na G3, to jest goniec F5. I nie można zrobić długiej roszady z groźbą Mata na B1 w późniejszym posunięciu. No ciekawe zagranie trzeba przyznać. No i ta pozycja jest oceniana e, przez silnik jako równa. Tutaj białe mogłyby próbować wymiany Hetmanów, ale ten Hetman oczywiście e, gdzieś tam by mógł uciec, ewentualnie wieża na D8. Aktywność czarnych figur tu jest porażająca, tylko że to się oczywiście łatwo mówi. Trudniej człowiekowi zagrać. No i przypuszczam, że po tym ruchu francuski arcymistrz no, trochę miał problemy i nie wiedział co zagrać. No zagrał Hetman H5. Moi drodzy, jak sobie z tym posunięciem poradzić? Otóż Hetman D2, zagrały białe. Cały czas zobaczcie, że nie można wybić na 7 bo jest tutaj mat. Za moment. No więc w tej sytuacji H6 nastąpiło lufcik ze strony czarnych, ale mimo wszystko długa, roszada, robią białe, nie można nadal zbić, bo leci wieża. No i straty materialne również są nieuniknione. Skoczek zagrał na C6 i moi drodzy, skoczek F4. Wierzcie lub nie. Czarne poddały partię. Partia trwała 14 ruchów na tak ogromnym poziomie. Miniatura szachowa, niesamowicie. No cóż, słusznie, że czarne poddały. Tutaj nie ma kompletnie co grać. Hetman jest troszkę zamknięty. Może pójść na F5 ewentualnie. No ale goniec sobie zawsze ucieka. Ewentualnie też możemy próbować grać goniec na D3. Tutaj nie ma żadnych problemów, żeby białe te partie na tym poziomie wygrały. Taka to ciekawostka. No, rzadko spotykany widok, widok, jeżeli gra się w szachy troszkę inaczej niż schematycznie, czasami przeciwnik się gubi, jak na załączonym obrazku. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć!